Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii Batman Arkham Origins. Nagrywam już drugi dzień, albo dopiero. Jest za nami 2 godziny rozgrywki i mamy 6%. Pomijając jakieś tam misje poboczne, ocenia się fabułę na około 12 godzin, albo z zadaniami pobocznymi. Ogólnie jest gra krótsza od Arkham City, co przy tym rozmiarze gry, no, aż mi się nie chce wierzyć. No, może i tak jest. Czyli można spokojnie określić, że jest przynajmniej 10 godzin rozgrywki jeszcze, więc no, całkiem sporo. Okej, tak więc mamy tu następny poziom. QE. Aha, to tak się przybije. Dobra. Enigma. Co my tu mamy? Tu możemy coś odblokować. No, oczywiście nic. Stecz tu. O, tu coś jest. Boterang większe obrażenia, albo... O, to chciałem. Atak z lotu szybującego. To mi się przyda. Umożliwia zdolne zdetonowanie. Aha. Większa ilość. O, to się przyda. Bardzo. Ja jeszcze mogę? Jeden. No dobra, czyli... Większe obrażenia. Okej. Okay. Wszystko wykorzystane. Punkty doświadczenia rozdane. Teraz musimy się udać tam. Wow. Co to się tam dzieje? Kurde, jakbyśmy byli, nie wiem, jakimś statku latającym, tak to dymi. A no, przynajmniej cukrownia z Malborka buraki właśnie robi. Też podobnie wygląda. Mniejsza z tym. Zobaczmy tutaj. O, tu coś mam. Jak ja mam się tam niby dostać? No wątpię, czy to podziała. Pewnie to jest jakiś przełącznik, który to otwiera. Ale nic innego nie widzę, więc... No jasne, że to nie pomogło. Tu mamy coś, tu coś się ciągnie. Tam gdzieś idzie głębiej. A zobaczmy tutaj. Aha, dobra, czyli to jest przełącznik, on wygląda tak. Czyli musimy to uderzyć batarangami, tak? Aha, dobra. Pozorem. Dobra. Czyli to samo, co było w Arkham City. Właśnie niektórzy narzekają, że nie ma nowości. No powiem wam, póki co miasto jakoś nie wydaje mi się szczególnie rozpoznawalne. Jakieś pomieszczenie, coś takiego. Jak ja tu w ogóle wlazłem? O dobra, może tu wyjdziemy. Też nie. To, że zaskoczy, to nic mi nie da. No, kiepskie rozpoczęcie od... O, już widzę. Dobra. Nieważne. Już chciałem mówić, że kiepskie rozpoczęcie odcinka, ale nic takiego się nie stało, oczywiście. Doskonale wiem, gdzie iść. No, póki co... bo stopniowo pokazują nam te rzeczy, które mieliśmy i mam nadzieję, że przez te 10 godzin jednak dadzą nam co nieco jakieś nowości. To było zero. No i co jest? Aha! Dobra, tu lewo i prawo. Sorki.
Aha, czy po prostu musieliśmy tutaj wbić? A, on stoi tyłem. Ktoś tam pisał, jak szybko dobić, czyli kontrol, lewy i ten. Kurde, dobra, nie będę się z tym bawił, wiecie, nie mam na to czasu. Jakieś cioty będą mnie tutaj jechać. No, ogólnie wiem, o co chodzi, lewy kontrol, prawy przycisk, tak, to też było w Arkham City. Kto to gada? Tracy? Aha. Chyba sobie jaja robisz, że ty będziesz tu winno wjechać. Co chyba nie ma zbyt... Co chyba najbardziej oczywista droga, jaką możesz obrać, baciu. No dobra. Ty się niczego nie boisz. Ty nigdy nie zginiesz, bo wiadomo, że jakby tutaj zginął, to kto by grał w Asylum i Arkham City, nie? Siostra? Candy? To by było zbyt proste. On słabo jest. Dobra. Sam ją pobić, kurde, nie wiem, dobra, kobiet się nie bije. Oprócz kobiety kot, trującego bluszczu. Ej, tej, kobiety Jokera. Nie pamiętam, jak się nazywa. Harley Quinn, o, czy jakoś tak. Dobra, tu coś mamy? Nie? Tak, tak. 100 razy. Dobić targu. No i co mi to dało? Nic. Ja! Ej, serio, ja mam tak słabe ustawienia graficzne, że szyba wygląda jak w Tomb Raiderze 1, co? Kumam, że niektóre opcje są naprawdę ważne w grafice, jak na przykład było porównanie, że śniegu nie ma, albo jakiegoś dymu, ale ja to Nvidia Physics mam włączone i mam Nvidia, więc ja powinienem sobie z tego użyć. Aha, czyli te drzwi po prostu nam pokazali. Czyli domyślam się, że będą otwarte. Wow. Egzekutor. Wow, wow, czerwony! Czerwony, uciekać! Zły człowieku. No, mam chwilę. No, ej, dokończ, dokończ. Ej, ty, nie pomagaj koledze, tak? Ja to go biję. Dobrze. Dobra. Właśnie tej kombinacji przydałoby się użyć. Aha, czyli to chroniło mnie. Cieszę się bardzo. A, to na niego nie działa, dobra. Czasami właśnie jak chcę podbiec do przeciwnika, to on, Batman, kurde, odwala jakieś dziwne rzeczy. Mogę sobie nabić combo jedynie na nim. Co ja mam z nim zrobić? O, czyli jednak otrzymuję jakieś obrażenia. To było niezłe, naprawdę niezłe. Podobała mi się ta walka. Idziemy dalej. LSPD. Czyżby to Titanic? A gdzie góra lodowa?
final offer. Dobra, fajnie, będę kurde słuchać o jakimś głupim statku. Dobra, czyli to jest jedna z tych akcji skradankowych. Tam mam pierwszego typa, którego zamierzam zdjąć. Bardzo dobrze. Kurde, ale ja tęskniłem za tym normalnie. Może... Nie tak tęskniłem, ale dawno nie grałem w taką grę właśnie, w której trzeba by... no uważać na to, co się robi, a nie tylko jakoś głupio przechodzić. Niedawno też nie grałem w żadną grę, więc... Nie widzicie mnie, nie? Prawda? Ja tu sobie tylko tam... skaczę. Dobra, zdejmę tego. Później pójdę po tamtego, później po tego i później tamtych. Tak, tak. A mogę chyba tego wziąć. I nie ma go. Kulka była przypadkowa, właśnie tego nie lubiłem w Arkham City i nadal tego nie lubię. Kiedy kulka się włącza, kiedy przypadkowo ja chcę dobić przeciwnika, a nie ukryć się. W sumie to czasem ratowało mi tyłek, ale... No sorry, tak. Jednak gra powinna jakoś, nie wiem, słuchać się mnie. No, zgubili mnie już. Oj, nie, nie, ale bym się władował. Dobra, w sumie to. Do domu da. No, powiecie, poszło całkiem sprawnie. Zagrożenie średnie, sorry bardzo, kurde. Dobra, że wszystko fajnie, ale nie wiem gdzie iść. Tak, dobra. O, właśnie, tego mi brakowało. Co to, ocena C? Smutno mi. Powinno być SK, jak w Dragon Ballu. Jak ktoś grał na konsoli, to wie, o czym mówię. Albo na emulatorze. Ale to mało osób gra w sumie. Ej, gdzie ja się cofnąłem? Nie w tą stronę w ogóle. Co to za czerwona krecha? Dziwne. Dobra, zapomniałem, że ja tędy przyszedłem. No, chyba logiczne, że musimy przejść tam. O, tam nawet ktoś stoi. No, długo nie pożyjesz, koleś. Chyba, że... Wróg... Swój czy wróg? Ej, to zbir... Alberto Falcone, but I got no idea what Penguin wants with him, I swear. O, niby taka poboczna postać, a kurde, jednak coś powiedział. Nie. Suggested little Alberto over here. Hey baby. Więcej takich postaci, kto jest za łapka w górę pod filmem. Psychotic little bastard. Od kiedy bastard to skurdu... Aha, to... Dobra, dobra. Jest i on. Kurde, Pingwin se niezłą laskę wyrwał. Sekretarkę.
Oczywiście zapłacę minimalną. O nie, tylko nie. Jak ja nie lubię tych z ogniem. Już Freeza wolę od tego. I see your lips flapping, Bernie, but they ain't making the sound I want to hear. No, Batman, no właśnie, długo za... Gdzie byś, kurde, ją trafił, ty głupko, ty? Zły Batman, dostaniesz... Przyjmiesz cios za karę. Uważaj, gdzie rzucasz tym zesranym batarangiem. Mam nadzieję, że nie będę musiał z nim walczyć. Chociaż w sumie kobiety kotę żeśmy czasem poobijali, chyba. No, kurde, klawisze mi się już mylą. Łatwo poszło, łatwo przyszło. Albo jakoś tak. Ej, no, myślałem, że chociaż powalczymy z nim trochę. Black Mask, put a bounty on my head. Where is he? That'll keep tabs on him in case we're for grudge. You're not a popular bloke in this town. You're running out of time. Wait. Lacey Towers. There was a murder. It was supposed to be his same house. Well, or Black Man. He's got problems of his own, I'd say. Someone broke in there. O, Batman dostaje w ciry. No, już myślałem, że to ta laska. A to krokodyl. Nie. Kto to jest? Czekajcie, to jest ten. O, kurde, gdzie jest gra? To się nazywa Deathstroke. Deathstroke. On jest na tej naklejce. Bardzo się cieszę, że go w końcu spotykam. Jesteś mój. Slade? A nie Deathstroke? A, w sumie na tego, na pingwina też dwa razy się mówi. Bardzo się cieszę, że z nim w końcu walczę. Kurde, router mi tam pod nogami spada. Musiałem kabel pociągnąć, bo dzisiaj trochę grałem tych odcinków. Co chyba będzie wszystko na dzisiaj. Nie wątpię, aby takie rzeczy na niego podziałały. Ewentualnie mogę spróbować żelu. Spróbuję tak. Nie, chyba... Dobra, słuchajcie, nie jestem za bardzo skupiony na grze teraz, więc nie dziwcie się, jakbym przegrał. Chyba z tego, co widzę, to ja przegram tą rundę, bo jemu, kurde, życie nie schodzi. Myśl, Batman, co tu zrobić? Rozwałka nie działa! O, czyżby to ten moment. Wow, flashbang. Oj, kurde! Ty nie pamiętam takiego ataku! Kurde, nie spamujcie mi tutaj, myszku. Dobrze, spam, teraz spam. 15, 16. No bardzo dobrze. O, ale ma twarz. Czekajcie, ale mi się on z kimś kojarzy. No, będę musiał coś zrobić, nie? 17, wow, nieźle, kombos niezły. A?
Powiedzcie, że tu się nie różni od Arkham City. No normalnie... Nie wiem, co mam zrobić. Kurde, od razu widać, że taka walka z bossem w ogóle nie występowała, nie miała miejsca. Jest tak dynamiczna, tyle różnych ataków. Mimo, że my nie mamy zbyt wielu nowych rzeczy. Chyba praktycznie nie mam żadnego ataku, którego wcześniej nie mieliśmy, ale naprawdę przeciwnicy zrobili się tacy wymagający. I efektowni... No, gra... Walka tutaj zawsze była efektowna i chyba zaraz przegram. Dobra. No nie mam za bardzo pomysłu. O! Czyżbym... O, shit! O, shit! Dobre! Dobre! Pazur! Pazur! No, czemu? Kurde. Aaaa! Chciałem to ściągnąć pazurem. You fought well, Batman, but I am stronger, faster, smarter. Naprawdę, jeżeli chodzi o tych 8 zabójców, to czuć różnicę, mają większy pancerz, szczególnie ten. Nie mam za bardzo pomysłu. Może robię coś źle, może za często... Rozwałkę sami widzieliście, że na niego nie działa, bo ten jak nie działa. Wybuchowy żal też wątpię, aby na niego zadziałał. Poza tym nie da mi... Ja po prostu trzeba naparzać więcej. Wybaczcie, że będę teraz trochę spamował przyciskiem, ale... Chyba o to tu chodzi jednak w tej walce. A, i źle. No, kurde, zrobiłem unik. Nie, te, nie mogę przeskakiwać nad nim. Chyba muszę być po prostu cierpliwy. No. Dobra, poddajmy się już. Chwila, jak mam już tak przegrać to... Aaaa, nie zdążyłem zdetonować. Shit. Dobra, czyli po prostu będziemy się bronić, będziemy to jakoś ciągnąć. Uwielbiam tego, to gadanie do trupa, który żyje. Chociaż się nie powtórzyła, dobra. Teraz trzeba się skupić. Nie atakować, bo to nie, jednak nie ma sensu. Trzeba czekać na to właśnie kombinację, które nam gra daje. Trzeba to z kontry grać, jak nasza kochana reprezentacja. Mam nadzieję, że lepiej mi pójdzie niż naszej reprezentacji. Dają mi zawsze 2-3 ataki po skontrowaniu jego. O, i coś źle było. Czy ja mam wrażenie, czy ja mu w ogóle nic nie robię? Aj. O, dobra, kumam, o co chodziło. Trzeba czekać na jego atak i dopiero wtedy zaatakować. Trzeba użyć jednak skoku, ale w odpowiednim momencie.
Faktycznie, po osiągnięciu jakiegoś poziomu... No, trzeba uważać. Ej, nie teraz. Jeszcze nie teraz. Ej, źle. Czyli tak, atak, kontra, przeskok, bijatyka. Skok, walka. No, jestem na hita. Kurczę! Jeszcze nawet nie doszedłem do tamtego momentu, co wtedy. You fought well, Batman, but I am stronger, faster, smarter. And so this ends the only way it could. O, to będzie długa walka. Nie tracisz życia na początku, to jest najważniejsze. Dawaj, kontra, kontra. I rozwałka. Dobra, to teraz. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobrze. Ciężko, ciężko, ciężko. Kurczę, ale oni stworzyli skrypt potężny, naprawdę. To dopiero pierwszy przeciwnik. A, błąd. No i znowu błąd. Thank you.
Teraz nie. Nie atakować lepiej. Teraz zaatakować. Dobrze. No i rozwałka. I 20. Pyk. Bardzo dobrze. Jeszcze trochę życia mu zabrać. Będzie podwójna? Dobrze. Potrójna, wow. Raz, dwa, trzy. Kurde, komu jakby to była jakaś walka finałowa, ale może ja nie umiem walczyć, ale póki co nie odkryłem żadnego innego sposobu go pokonać. To on na pewno ma mianą. No, ma pewno prawo nosić mianę bossa. Trzeba tu uważać na każdy ruch. No. No i to chyba będzie koniec. Dawaj mieczek, mu złam. O, nareszcie. It's over, Slade. What are you? No saying you, Batman. Feel free to let yourself back. I can't let Penguin get away. There's more I need to ask him. Znowu za pingwinem. Dobra. Jeden. O, coś nowego. Zaczep. To jest jak pazur chyba, nie? Co nam to da niby? Aha, o to chodzi. Ósemeczka. I can use the new tool I took from Deathstroke to grapple it. Aha, czyli ta kulina. To też chyba w sumie było kiedyś. A powiedzcie sami, naprawdę. Walka była ciężka. No, to... O, już dwie. A nie, to sta.
way I can get to Penguin now. My only option is to head for Lacey Towers and investigate the murder he mentioned. No Boże, bo ci kurde drzwi przeszkadzają. O co chodzi? Chyba przyspałem moment, w którym mówi o tym morderstwie. Chyba Pingwin coś o tym powiedział. Tak mi się zdaje. Uff. Kurde, dawno się tak nie zmęczyłem. Ciśniemy. Czemu ja to nie mogę wbić? Ej. Dobra, exit pali się jak do ślepaka, tu idziemy. Czyżby Pingwin nie... Czyli mimo wszystko będziemy się cofać w tej grze. O! To też było w Larze Croft. Tak, policja tak chętnie jechała do każdego anonimowego zdarzenia. Oni wiedzą, kto to zrobił w sumie. I am Anarchy, voice of the people, here to save you from the plague of corruption that now infests this once proud city. Those hired and elected to keep us free and safe won't lift a finger. Why would they? They've been bought and paid for, encouraged to turn a blind eye. If they won't act, Anarchy. I will. At dawn's first light, the sources of Gotham's ruin will be destroyed. Now, back to your regularly scheduled programming of propaganda and consumerist garbage. As if there isn't enough going on tonight. No właśnie. Czyli czytaj misje poboczne. Jeden punkt, o Boże. Słabo. Płynne skupienie. Tu nic nie mamy. Tu może coś w końcu odblokujemy. Pancerz bojowy. Tak, zdecydowanie. Tu mamy coś odblokowane, ale no, jak na razie sami widzicie. Nie możemy tego użyć. Gra się przed chwilą, niech zawiesiła lekko. Czy zawiesiła? No nie mogę użyć escape'a, musiałem kliknąć na jakąś rzecz. Na szczęście nie zawiesiło się totalnie. I should hurry to Lacey Towers before the cops destroy all the evidence from the crime scene Penguin mentioned. I was hoping to see you next Penguin. See, I've got a story to tell you about crime and violence, greed and vengeance. At all? But it's also a story. Whoa, easy now. I ain't looking for a fight. I got a message. That's all. Anarchy says if you're gonna make a withdrawal, you better do it soon. Gotham's corruption is at its strongest, but unlike those I fight to overthrow. Bomba? Co? Gdzie? Jak? Kiedy? Wziąłem misję poboczną. Świetnie. Dobra, nie miejcie mi tego za złe, nie chciałem. Później będę ewentualnie robić jakieś misje poboczne. No zobaczmy, czy nie odbiegają jakoś specjalnie od tego poziomu misji głównych. Chociaż w sumie kiedyś tak było, podobnie, czekajcie, co to było? Chyba z telefonami, albo to było w GTA? No, może mi się już to trochę mylić. A, to nie jest wieża, którą w pierwszej części żeśmy... A, dobra, nieważne. Fakt, to się dzieje w przeszłości, więc ta wieża jeszcze chyba stoi. W Arkham City też była, chyba żeśmy ją rozwalili, z tego co pamiętam. No, dawaj, złap się czegoś, cokolwiek! No, cokolwiek! No! No kurde, zaraz znowu się zawieszę na byle czym.
respond to 187 in the Bowery. Officers on scene report victim appears to have fallen from a nearby building. No, uwielbiam chodzić na piechotę. A ty wolny jesteś. Nie spamować przyciskiem. Kurde, po takiej walce z bossem, takie cioty, to normalnie... Szkoda gadać. Tak po prostu wkłada rękę do bomby, a co tam? Alfred, we've got a problem. So I saw. This anarchy fellow mentioned three bombs, which means two still remain. I need to find them. I've no doubt you will, sir. Chwileczkę, chwileczkę. Czarna maska. Ja chcę główny cel obrać. Dobra, czyli lecimy tam. To będzie bliżej. A w sumie też jesteśmy na miejscu. Tego rozwalimy, tego też. A właśnie, nie zwróciłem uwagi, czy mam więcej życia. Aha, bo się nie pokazało, dopóki nie zostaniemy ranni. No właśnie. Czy mam? No, chyba mamy więcej życia, mamy. Póki co będziemy w życie inwestować, bo to kurde najważniejsze jest. Przy moich umiejętnościach walki. Shed some light on things. No, przez ten, przez worek. Ryan Murphy, an account manager at the Gotham Merchants Bank. Cause of death, internal injuries sustained on impact. Now I know what happened. Time to find out how and why. O, cofamy czas. Blood spatter indicates a high velocity impact. I should check the roof. Dobra. Zgaduję, że to gdzieś tutaj. The railing here is broken. Was it an accident, or was he pushed? Kurde, taką poręcz rozwalić, to naprawdę siła musiała być. Cóż, niedługo pod Nexta będzie podchodzić. Two sets of footprints means the victim wasn't alone. And the scattered paperwork suggests he had a briefcase. I need to find that. No właśnie, jeżeli chodzi o wasze komentarze,
do pierwszych trzech odcinków. Naprawdę nie mam czasu na nagrywanie innych, jak już wspominałem. Do czerwca nie zamierzam, prócz Batmana, nie nagrywać niczego. Nie dość, że mam maturę na karku, próbne egzaminy, to jeszcze mam egzamin zawodowy. Tak więc, no naprawdę, mam co robić. No dobra. Niech ja nie mogę stąd zejść, to... No, nareszcie, kontrolę. Kurczę, nie tak to miało być. Interesting. There are two sets of fingerprints here. One belongs to the victim, the other to Robert Haynes, a well-known con artist.